jeżeli chcecie popatrzeć na Bangkok z góry, centrum Icosiam, przyjedźcie tutaj, jedźcie na samą górę, czyli do Starbucksa, tam przychodzicie na taras i podziwiacie Bangkok z góry. Najlepiej dostać się tutaj łodzią. My akurat przypłynęliśmy tutaj bezpośrednio po zwiedzaniu Wat Arun, czyli świątyni świtu. Tam możecie kupić bilet, poczekać na łódź i przyjedziecie bezpośrednio przed wejściem do tego centrum handlowego Icosiam. Mam nadzieję, że tak się poprawnie wymawia. Chcieliśmy odwiedzić to miejsce z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ma ogólnodostępne tarasy, z których można podziwiać panoramę Bangkoku. Olbrzymi, pięknie utrzymany food court, gdzie potraw jest do wyboru, do koloru. Na pewno tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. My długo chodziliśmy między tymi uliczkami, decydując się, co wybrać. Skosztowaliśmy niektórych przysmaków, potem wzięliśmy pełne danie, ale powiem wam, no naprawdę to był trudny wybór i chętnie bym tam wrócił jeszcze raz, żeby jeszcze jakichś innych potraw posmakować, ale generalnie całość pięknie wymyślona, zbudowana, utrzymana. Jeszcze mogliśmy podziwiać wystawę, ale oczywiście zmierzaliśmy w stronę tarasów. Są dwa tarasy. Na początku kierujcie się w stronę sklepu Apple. Przez niego trzeba przejść i wejdziecie na taras. Widoki są naprawdę niesamowite, jak możecie zobaczyć. Mi się najbardziej podobają te budynki wysokościowce. To naprawdę wow. Najbardziej ten, który wygląda, jakby się dopiero budował. Ktoś wymyślił to naprawdę bardzo fajnie, więc możecie tutaj spędzić czas, popodziwiać właśnie panoramę Bangkoku i widok na rzekę. I tak to właśnie wygląda. Ten budynek jest olbrzymi, więc na pewno zarezerwujcie sobie tutaj trochę czasu. My następnie udaliśmy się na wyższe piętra, czyli kierowaliśmy się w stronę Starbucksa. Piękny wodospad, patrzcie. Jeżeli chcecie najróżniej zjeść, typ centrum handlowe jest absolutnie do wyboru, do koloru. I takie widoki, pięknie w ogóle jest zrobione. Wyższe piętro z gastronomią. Naprawdę idzie się takimi alejkami. Dużo zieleni, drewna, różnych dekoracji. No naprawdę wygląda. I koreańska kuchnia. Piękny koń. Ale jedziemy wyżej, bo jeszcze chcemy wyjść na taras. Kilka piętr wyżej, jesteśmy w Starbucksie, tu też jest taras widokowy, więc jeszcze lepiej widać okolice. Bangkok, 17 lutego, jest 16:46, jest cieplutko, no nawet gorąco, jest około 30 stopni, ale jest bardzo przyjemnie. Taki luty to ja lubię. I mamy Starbucksa. Tu wam pokazywałem, ale jeszcze na tej wysokości. Jeszcze ta strona, tam jest diabelski młyn. Więc można by zobaczyć, co to za atrakcja. A wcześniej byliśmy na tym tarasie na dole. Idziemy. Centrum z góry. Tyle pięter. I wodospad. Robi wrażenie. Ale co
co ważne, w tym miejscu jest też pokaz fontan. My byliśmy akurat o wcześniejszej godzinie, więc jeszcze nie było tak ciemno, ale i tak ten pokaz robi niesamowite wrażenie. Ze względu na prawa autorskie przedstawiam Wam tylko wycinek pokazu z podłożoną inną muzyką, byście chociaż przez chwilę zobaczyli, jak to wygląda, by Wam pokazać, dlaczego warto tutaj przyjechać. Dlatego, jeżeli będziecie w Bangkoku, koniecznie tutaj przyjedźcie, żeby zwiedzić zarówno to centrum handlowe, jak i zobaczyć ten pokaz fontan na żywo. Bo naprawdę warto. Jeśli będziecie w tym centrum handlowym, czyli Nicosian, wiecie, że tu jest pokaz multimedialny fontan. Świetna sprawa. Pierwszy pokaz jest o 18.30, potem o 20.00. My byliśmy o tej 18.30, więc jeszcze nie było w pełni ciemno, ale i tak pokaz robi naprawdę wrażenie. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.